kochani. Dzisiaj wypleciemy sobie koszyczek wielkanocny w kształcie kury. Zapraszam na tutorial. Zaczniemy od wyplecenia okrągłego dna. Możemy to zrobić oczywiście dowolnym sposobem, ale tym razem proponuję coś ciekawszego. Dla fajnego kontrastu najlepiej użyć rurek w dwóch kolorach. Inny dla rurek osnowy i inny dla rurek wyplatanki. Pomożemy sobie trochę klejem na gorąco. Krzyżujemy ze sobą 12 rurek po 3 w taki sposób. Rurki są ze sobą sklejone na środku, żeby ułatwić dalsze wyplatanie. Bierzemy sobie dodatkową rurkę, zakładamy pod pierwsze 3 w taki sposób i robimy pierwszy oplot. Pierwszy oplot gotowy. Żeby wszystko dobrze się trzymało, dobrze jest podkleić sobie końcówkę rurki klejem na gorąco. W sumie wykonujemy 3 takie oploty. Po 3 oplotach rurkę, którą wyplatamy, podklejamy sobie z tyłu klejem na gorąco na wysokości tego rzędu, w którym zaczynaliśmy wyplatanie. Rurkę podkleiliśmy dlatego, żeby dalej nic się nie przesuwało podczas dalszego wyplatania. To jest lewa strona, przewracamy na prawą i dalej, zamiast prowadzić rurkę tak jak do tej pory górą, dołem, górą, to odwracamy i prowadzimy sobie dołem, górą, znowu dołem i również wykonujemy 3 oploty. Teraz będziemy wyplatać z plotem ósemkowym. W tym celu rozdzielamy wszystkie rurki pojedynczo. Bierzemy sobie dodatkową rurkę. Zahaczamy z tyłu za pierwszą rurką. Żeby było prościej, możemy ją od razu podkleić klejem na gorąco. Teraz nie będzie już żadnego problemu. Wszystko dobrze się trzyma, więc wyplatamy dookoła z plotem ósemkowym. W ten sposób możemy wyplatać dookoła, dotąd, aż uzyskamy potrzebną dla nas wielkość dna. W tym momencie kończę wyplatać moje okrągłe dno. W tej chwili wyplatę sobie tak zwany dolny brzeg. Jedną rurkę zakładam pod kolejną, do góry i tak samo robię ze wszystkimi rurkami aż dookoła. Dolny brzeg wypleciony. Teraz rurki są skierowane praktycznie do góry i dzięki temu łatwiej będzie wyplatać. Dalej będę wyplatać ciągle z plotem ósemkowym. Kiedy uznamy, że dół jest gotowy, przechodzimy dalej. Mamy 24 rurki. Dzielimy je sobie na 4 części, czyli po 6. Będzie ogon, skrzydełka i głowa. Zacznę od wyplatania ogona. Zginam dodatkową rurkę na pół i będę wyplatać z plotem ósemkowym odwróconym. Początkowo oplatam każdą rurkę z osobna. Później, kiedy będę wyżej i rurki będą zbyt blisko siebie, trzeba będzie oplatać je po 2.
Gotowy ogonek odwijamy lekko do tyłu. W taki sam sposób wyplatamy również skrzydełka. Skrzydełka gotowe. Teraz wystarczy je jeszcze mocno wywinąć na zewnątrz. Żeby wypleść głowę, musimy przedłużyć sobie rurki. A dalej postępujemy identycznie jak w przypadku ogona i skrzydełek. A teraz uwaga! W dalszym ciągu możemy wyplatać z plotem ósemkowym odwróconym lub jakimkolwiek innym, ale możemy użyć ciekawszego. Ja nazwę go splotem zygzakowatym ze względu na charakterystyczny wzór, który tworzy się przez środek. Ogólnie sprawa jest bardzo prosta. Mamy trzy rurki lub sześć po dwie i rurki, które pochodzą na przykład ze splotu ósemkowego. Te rurki nazwijmy sobie 1, 2 i 3. Rurka przechodzi przed pierwszą, za drugą, przechodzi do przodu i tu zostaje. Kolejna rurka przechodzi z przodu, z tyłu trzeciej, zawija się do tyłu za drugą, przechodzi do przodu i zostaje. I tak cały czas. Rurka przechodzi z przodu drugiej, z tyłu pierwszej, zawijamy do przodu, następnie wracamy do tyłu i zostawiamy z przodu. Głowa prawie gotowa. Tak wzór wygląda z przodu. W tym przypadku umieszczamy go od środka koszyka. A tak wygląda z tyłu. Teraz wystarczy zwinąć tę dłuższą część, cały czas podklejając ją klejem na gorąco. Żeby klej dobrze trzymał, dobrze jest złapać na pewien czas głowę wstążką lub sznurkiem. Na końcu dokleiłam jeszcze ruchome oczy i koszyk kurę gotowy. Teraz można schować do niego świąteczne pisanki lub różne słodycze. Dzięki za uwagę i zapraszam do zaglądania na moje playlisty świąteczną i z papierową wikliną. Tam znajdują się tutoriale uporządkowane tematycznie i ciągle przybywają nowe filmiki. Do zobaczenia i do następnego razu.